A w Radio Ilka czas na magazyn żużlowy. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Dzień dobry, witam w poniedziałkowym, złotym, jesiennym magazynie żużlowym, ostatnim poligowym, bo rozgrywki ligowe nam się skończyły. Mamy złoto trzeci raz z rzędu w ogóle zresztą drużynowym mistrzem Polski. Wczoraj w meczu rewanżowym leszczyńskie Byki na własnym torze pokonały wysoko wrocławską Spartę. To rewanżowe finałowe spotkanie można nazwać nokautem ze strony gospodarzy, którzy od samego początku zwiększali przewagę nad Spartą i tym samym z każdym biegiem zbliżali się do trzeciego z kolei złota. Tego w historii Speedway Ekstraligi jeszcze nikt nie zrobił. Na półmetku zawodów po siódmym biegu Fogołunia ma już 14 punktów przewagi, bo prowadzi 28-14. Dodając do tego 4 punkty zaliczki z pierwszego meczu we Wrocławiu, chyba tylko jakieś wyjątkowe nieszczęście mogłoby leszczyńskim Bykom odebrać ten mistrzowski tytuł. Goście po raz pierwszy i ostatni zespołowo wygrywają 4-2 w ósmej potyczce. Ze złota wypełniony po brzegi stadion mógł się cieszyć już po 10 biegu, kiedy to para Jarek Han Ampel i Janusz Kołodziej 5-1 wygrywa z Maksymem Drabikiem i Maciejem Janowskim. Mimo tego leszczyńskie Byki jadą do końca i wygrywają jak na takie finałowe starcie bardzo wysoko, bo aż 59-31. Punkty w tym pojedynku zdobyli Emil Sajfudinow 10 w 4 startach, Brady Cards 8 i 2 bonusy, Jarosław Hampel 5 i bonus w 4 wyjazdach na tor, Janusz Kołodziej 10 punktów i 2 bonusy, startował również 4 razy, Piotr Pawlicki 12 punktów, Bartosz Smektała 10 punktów i bonus w 4 startach, Dominik Kubera 4 punkty w 4 wyjazdach na tor. Nie startował, ale był gotowy do jazdy. Jajmon Licji. Dla drużyny wrocławskiej Sparty Tajłow Inden 3 punkty, Jakub Jamruk 1 i bonus, podobnie Wacław Milik, Max Frick 6 punktów i bonus, Maciej Janowski 2 punkty. Najjaśniejszym punktem drużyny gości był Maksym Drabik, który w 6 wyjazdach na tor zdobył 13 punktów, Przemysław Liszka bez punktu i 5 zainkasował Gleb Czugunow. To była moja wczorajsza relacja, a teraz zabieram Państwa na stadion Smoczyka. Ważna deklaracja tuż po zawodach padła w parkingu z ust prezesa Józefa Dworakowskiego. Panowie, w zeszłym roku tu się was pytałem, czy jedziemy o trzecie złoto. Zostajemy i walczymy. Może się uda czwarty raz. Jesteście wielcy, zostajemy i pracujemy. Może się uda czwarty raz. Jesteście z nami? I to jest to! Członek teamu Janusza Kołodzieja, Krzysztof Cegielski, zadowolony na pewno. No, Krzysztof, finał, można powiedzieć, pod znakiem nokautu. Pięknie mówić te słowa i udzielać wywiadu przy muzyce Simply the Best. No, przypomina mi się poprzedni rok i wcześniejsze lata. Sam prezes powiedział przed chwilą, że już mu trochę brakuje marynarek w szafie.
Cudowne chwile, bardzo się cieszę, bo to był ciężki kolejny rok dla Janusza, dla całej drużyny, więc a na końcu i tak wszyscy są zwycięzcami, więc ogromny szacunek dla tego zespołu, dla trenera, dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, bo wiem doskonale, że to jest bardzo wiele osób. Ale choć to był pojedynek dwóch najlepszych zespołów Żużlowej Ekstraligi, no to po 10 wyścigu już były powody do radości, no i to, co widzimy na tablicy wyników, no to może świadczyć, że Pogołunia Leszno jest o dwie długości przed innymi drużynami. Być może tak nie jest w rzeczywistości, ale swoją wyższość trzeba udowodnić w finale i Pogołunia Leszno być może już tak okrzepła o finałach, że umie sobie z tym radzić zdecydowanie lepiej niż przeciwnicy. Tak mi się też wydawało przed meczem, że jeśli Sparta oczywiście podejdzie do tego meczu bardzo poważnie, ale jeśli nie wejdzie w ten mecz bardzo mocno i zostanie przełamana, to wtedy się wszystko posypie. No i tak było. Później to już był festiwal radości tylko i wyłącznie. No i potwierdziło się, że jeżeli Januszowi nie poszło w Grand Prix, to w meczu ligowym musi sobie to odbić i to podwójnie. Każdy ma swoje syndromy Grand Prix. Niektórzy po zwycięzcach jeżdżą słabo. Janusz po nieudanych występach jeździ bardzo dobrze, choć to nie ma jakby zupełnie nic wspólnego z rzeczywistością. Dwie zupełnie inne historie. Bardzo jestem z niego dumny, że umie po tak fatalnych występach po prostu przyjechać do Leszna czy do Wrocławia tydzień wcześniej, gdziekolwiek, po prostu jedzie jak z nut. Nie przegrał wyścigu z nikim w finale z przeciwnej drużyny, więc no, ciężko aż mi znaleźć słowa na określenie, jaki to jest świetny zawodnik. Przed chwilą była tu deklaracja wszystkich zawodników, zostajemy. No tak mi się wydaje, że to nie były słowa rzucone na wiatr. Zwłaszcza jeżeli mówił to prezes Dworakowski. Jeśli mówi prezes Dworakowski, to znaczy, że nie tylko mówi, ale tak jest. Bartek Smektała, który kapitalnie zakończył ten wiek juniora, o którym wielokrotnie mówiliśmy, zwycięstwo w ostatnim wyścigu. Bardzo się cieszę, fajnie dzisiaj zaczynałem zawody, fajnie skończyłem. Mam nadzieję, że to jest taki jakiś dobry prognostyk na kolejny sezon, gdzie będę już seniorem. Chciałbym, żeby to funkcjonowało na podobnym poziomie. Seniorem w barwach Pogołunii Leszno, bo przed chwilą była deklaracja ze strony prezesa, że zostajemy i walczymy o czwarty z rzędu tytuł. No, jak już prezes powiedział, no to tylko pozostaje mi potwierdzić. Oddajmy też głos prezesowi Józefowi Dworakowskiemu. Panie prezesie, przed momentem była taka deklaracja w parkingu, że zostajemy wszyscy na kolejny sezon i walczymy o czwarty tytuł z rzędu. By było nieetycznie, gdybyśmy nie poprosili tych chłopaków, aby jechali z nami i pracowali na następny rok. Postaramy się wszystko przygotować, aby na drugi rok nie było żadnych niespodzianek i wierzę w to, że ten zespół powtórzy to w 2020 roku. Oczywiście będzie ciężko, bo jest ciężko, ale ja w nich wierzę i dlatego taką deklarację chłopakom złożyłem. Czy chcecie panowie z nami w 2020 roku pracować? Powiedzieli tak, sam pan słyszał. Słyszałem i nawet nagrałem. No to wystarczy, co mam więcej mówić po prostu. Cieszę się strasznie. Bartek Smektała przed momentem powiedział, że jak prezes Dworakowski powiedział, że jedziemy, to jedziemy. A on to powiedział, to znaczy ja i moi wspólnicy prezes Piotr musimy to wykonać i musimy pomóc tym młodym chłopakom, aby zdobyli czwarty tytuł pod rząd. Daj Bóg, że się to uda. Rozumiem, że teraz tylko kwestia przelania tego na papier. Ale to wszystko jest tam przelane, już może nie dzisiaj cieszmy się. Proszę mi wierzyć, my wiemy, co mamy robić. Piotr Baron, menadżer Pogołunii Leszno, no można powiedzieć, Piotrze, dokonałeś rzeczy pierwsza z historii, trzeci z rzędu tytuł drużynowego mistrzostwa Polski. Nie ja, to dokonało sztab ludzi, którzy pracują tutaj z nami, zawodnicy plus cały sztab szkoleniowy i wiele innych osób, więc myślę, że możemy być dumni z tego, co nam się udało zrobić przez ostatnie 3 lata, ale z całą pewnością, gdyby nie ci ludzie, tego by nie było. Ten dzisiejszy mecz, umówmy się, nokaut. Tak.
potem gdzieś tam to wszystko już się trochę lepiej kleiło i okej, nie? A co o leszczyńskich kibicach miał do powiedzenia kapitan Foguł Unii Leszno, Piotr Pawlicki? No niesamowicie, ja nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie opisać to, jaką atmosferę dzisiaj stworzyli, nie tylko dzisiaj, ale przez ostatnie lata właściwie no, nie ma co ukrywać, no, podczas finałów, bo gdzieś tam na meczach rundy zasadniczej takiej atmosfery nie ma, ale nie ma co się dziwić, bo to jest wielki finał i każdy chce oglądać taki finał na żywo, więc atmosfera, jaką stworzyli, jaką tworzą, jest wspaniała i na pewno jestem nawet przekonany, że to są najlepsi kibice na świecie. Po 14 wyścigu nie mogłeś rozstać się z torem. Kółka, pożegnanie. Mecz był rozstrzygnięty. Wiedziałem, że minutka też chłopaków nie zbawi. Jak poczekają, jeszcze podziękuję kibicom. A powoli emocje opadają, tyle stresu i cały tydzień podporządkowany praktycznie pod ten finał, więc teraz już powoli siły opadają, a czekają jeszcze finały w Szwecji, końcówka sezonu. No i operację będę miał kolejną na nogę, będę wyciągał śruby, także teoretycznie chwila odpoczynku i rehabilitacja i z powrotem treningi. Była też deklaracja ze strony prezesa Drakowskiego, zostajemy wszyscy i pracujemy na kolejny czwarty medal. Jeśli była taka deklaracja, no to tak jest. Wiele z pewnością nieprzespanych nocy, ale efekt jest znakomity. Trzeci raz z rzędu, pierwszy raz w historii Speedway Ekstraligi, Mistrzostwo Polski. Teraz gratulacje od prezesa dla wszystkich zawodników, dla całego sztabu szkoleniowego. Wielkie brawa i gratulacje. No a teraz pan prezes Polskiego Związku Motorowego, pan Michał Sikora, wręcza prezesowi Piotrowi Lusieckiemu szarfę z napisem drużynowy mistrz Polski 2019. No a teraz, proszę Państwa, wspaniały, wielki puchar, który wręcza prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora na ręce kapitana drużyny. No i teraz za chwilę puchar. Posunie w górę! Mistrz Polski! Foguł Unii Leszno! I całe stadion jeszcze raz. Dziękujemy! Dziękujemy! Tuż po dekoracji rozmawiałem z Jarkiem Hampelem. Jarek, jest złoto po raz kolejny w barwach Foguł Unii Leszno i była też gdzieś deklaracja, że zostajemy wszyscy. Tak prezes Dworakowski zadeklarował. A co wy na to? No i oby tak było naprawdę, bo mamy świetny zespół, świetną ekipę. Rewelacyjnie nam się współpracuje i robimy dobry wynik. No, pomagamy sobie na każdym kroku. Te mecze są dla nas czymś fantastycznym. Dzisiaj udało się po raz kolejny... Przejdźmy na bok, bo tu za chwilę będzie gorąco, bo za chwilę spłonie marynarka prezesa. No tak, już po raz trzeci, więc to jest naprawdę coś niesamowitego, że udaje nam się tak zwyciężać. Wspaniała noc. Jarek, ten mecz dzisiaj, no taki do jednej bramki i po boksersku mówiąc nokaut. No tak wyszło, no byliśmy naprawdę zmotywowani wszyscy, żeby odjechać te zawody na wysokim poziomie i pokazać, że w pełni zasługujemy na to złoto. Jarek, zostajesz z nami, czy za wcześnie jeszcze o tym mówić? Bardzo chcę, wszystko w zasadzie jest no, na dobrej drodze. Ja nie chcę się ruszać, ja chcę zostać, jeździć oczywiście dużo, dużo lepiej. Ten sezon nie był dla Ciebie najłatwiejszy, bo początek niestety kontuzja. Trudny, bardzo trudny, jeden chyba z najtrudniejszych w mojej karierze. I kontuzja na początku roku, i zmian dużo sprzętowych, więc no to miało wpływ na moją dyspozycję, która była, krótko mówiąc, nie najlepsza, no ale będę się starał, wszystko zrobię, żeby w przyszłym roku wrócić naprawdę mocny. No i zrobiło się gorąco, bo marynarka płonie. No i świetnie, takie widoki są fantastyczne. Jarek, w każdym razie przechodzisz do historii razem z drużyną, bo wy jako jedyni w historii po raz trzeci z rzędu zdobyliście złoty medal drużynowy w Mistrzostw Polski. Takie rzeczy zdarzają się raz naprawdę na kilkadziesiąt chyba lat i no, wypada się w tym miejscu naprawdę bardzo cieszyć, bo to kosztowało nas sporo, sporo pracy. Dariusz Lecie, trener wrocławskiej Sparty. No, Darek, nie jesteś jedyną drużyną, która musiała uznać wyższość leszczyńskiej. Ja myślę, że tak. Czy zacząć trzeba w ten sposób, pogratulować leszczynianom, bo odjechali znakomity sezon i po raz trzeci zdobywają tytuł Mistrza Polski. Od tego musimy zacząć. Dzisiaj naprawdę, no na mnie wyszło, to był taki jednostronny mecz, ale co zrobić? Cieszymy się ze srebra, bo to był trudny dla nas sezon, więc mamy srebro i to jest dla nas bardzo ważne i co? Jeszcze raz gratulujemy leszczynianom. Do zobaczenia za rok. Wiele drużyn tego srebra Wam też zazdrości. No myślę, że tak. No, jesteśmy drugą drużyną w Polsce. Ale ten mecz no, od początku układał się pomyśli, ale gospodarzy.
Niestety, niestety. No ale taki jest żużel. Unia to bardzo silna drużyna, zasłużyli na ten medal. Dla Emila Sajfudinowa był to bardzo udany weekend, bo sobota to drugie miejsce przy okazji Grand Prix w Cardiff, a niedziela to złoto z Pogonią Leszno. Na pewno udany i bardzo się cieszę z tego weekendu, także jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo prezes Burakowski zadeklarował, że jedziemy dalej w tym samym składzie. Tak. Ten dzisiejszy mecz, spodziewałeś się, że to będzie taki troszeczkę spacerek? Nie. Nie spodziewałem się, bo naprawdę był ciężki mecz. Muszę iść, przepraszam. Tak, platforma odjeżdża. Bardzo. I oczywiście zostajesz z nami. Tak. Dominik Kubera, młodzieżowiec Pogonia Leszno. No i jest, Dominik, kolejny złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Przyznajmy szczerze, że zdeklasowaliście dzisiaj rywali. No super dzisiaj było. No może nie w moim wykonaniu, ale jako drużyna pojechaliśmy mega spotkanie i pokazaliśmy, że ten sezon należał do nas ewidentnie. Jedna mała wpadka w Gorzowie, ale to Gorzów też pokazał się z bardzo dobrej strony, więc no szapoba, że dla chłopaków z całej drużyny, bo sezon naprawdę był ekstra. Niektórzy kibice przecierali oczy ze zdumienia, bo wydawało się, że jednak Wrocław troszeczkę się postawił, mówiąc po sportowemu, a tu właściwie wasza dominacja od pierwszego do ostatniego wyścigu. Byliśmy bardzo zmobilizowani na ten mecz i jeśli ktoś mówił, że lekceważymy, to grubo się mylił. Od początku było widać, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby wygrać to spotkanie i bardzo skupieni. I myślę, że to zaprocentowało i było super. Ten 15 wyścig to taki przedsmak tego, co nas czeka w Pardubicach, bo pierwsza trójka walki o tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów się spotkała. No, może troszeczkę tak, ale już wynik był przesądzony, o nic nie jechaliśmy, więc luźny bieg. Dominik, kilka słów o kibicach, bo rozmawialiśmy przed meczem. No rzeczywiście szpilki nie można było wsadzić na tym stadionie. Rekord chyba pobity. Frekwencji. Brak mi słów, naprawdę brak mi słów, bo to, co dzisiaj zrobili kibice i ludzie, to jest coś niesamowitego. I jakby mój to powiedział kolega szwedzki, to jest unbelievable. Dominik, prezes mówił, że wszyscy, prezes Dworkowski, że wszyscy zadeklarowali chęć pozostania. Rozumiem, że dobrze czujesz się w tym gronie z kolegami. Jeśli prezes tak mówi, to na pewno tak będzie i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Maciej Duda, przewodniczący Rady Nadzorczej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Leszno. Złoto jest i właściwie przechodzimy do historii, bo po raz trzeci z rzędu. No tak, to piękna chwila dla Leszna. Jesteśmy, tak powiem, po fecie na stadionie. Pełen stadion kibiców. Piękne zwycięstwo, no wynik mówi sam za siebie, więc myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi i dzisiaj Leszno będzie się cieszyło do rana chyba. Ale umówmy się, poszło chyba nadspodziewanie gładko, jeżeli chodzi o ten rewanż. Tak, chyba tak. Myślę, że tak sobie myślałem dzisiaj jadąc na mecz, że to albo będzie bardzo cięty mecz, jeżeli Wrocław się postawi od samego początku, a jak złamiemy ich na początku, to będzie łatwiej, aczkolwiek w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że wygramy prawie 30 punktami. Kibice już pytają, co dalej z drużyną, czy uda się wszystkich zawodników zatrzymać? No zobaczymy, teraz ciężka praca przed nami, ale jak rozmawiałem z nimi przed chwilą, jak świętowaliśmy, to każdy mówi, zostaje, chce zostać, więc myślę, że jakoś to złożymy. Inne kluby na pewno z zazdrością patrzą na leszczyński klub, bo tu rzeczywiście w drużynie atmosfera jest wspaniała. Jak jeden zawodnik nie jedzie w meczu, inny potrafi go zastąpić i właściwie no, taki bardzo wyrównany zespół. My mamy taki zespół, który zawsze możemy na kogoś liczyć, tak powiem. Czasami jak ktoś ma gorszy dzień, to właśnie jest tak, że występują albo juniorzy, albo seniorzy, tak jak było w Wrocławiu, że Janusz z Emilem pojechali fantastyczne zawody, Dominik, super, więc a dzisiaj znowu pojechał Bartek, super, więc mamy zespół po prostu cudowny, wyrównany, no i godny mistrza Polski. W każdym razie dziś się cieszymy, a kolejny krok już niedługo, mam to na myśli skład. No, teraz poświętujemy z dwa dni, a potem, jak to mówi prezes, wszystkich do roboty i będziemy pracować, żeby ten zespół był silny w przyszłym roku i żeby zostali, tak powiem, z nami wszyscy, żebyśmy mogli walczyć kolejny raz o mistrzostwo. Janusz Głodzik, który dzisiaj ponownie fruwał na tym torze, bez takiego jakiegoś stresu. Janusz, jest złoto i to złoto właściwie było już po 10 wyścigu. Właśnie w końcówce to chyba ciężko było się też trochę skupić, bo rzeczywiście jak już dociera do nas, że
w połowie zawodów praktycznie jesteśmy mistrzami, to ciężko się do końca zawody, natomiast ogromna radość. Z drugiej strony też fajnie, że wiadomo, nie musieliśmy do samego końca się jakoś mega męczyć, tylko po prostu jakoś się od początku układało te zawody dla nas dzisiaj i po prostu mogliśmy z większym spokojem po prostu walczyć na tym torze. Kolejne złoto i kolejny raz stadion Smoczyka strzał w szwach. Tak, zdobyliśmy to wszyscy razem naprawdę i jesteśmy świetną drużyną, wszyscy się mega cieszymy, wszyscy tego bardzo chcieliśmy. Dziękujemy też kibicom, bo naprawdę jest ich tu mnóstwo, wszyscy świętujemy, także super sprawa. Czy spodziewałeś się, że no takim kosmicznym wynikiem zakończy się ten pojedynek, było, nie było dwóch najlepszych drużyn? No nikt się nie spodziewał, każdy się spodziewał raczej najgorszego, że będzie mega ciężko. Nie było też tak łatwo, ale no naprawdę cały czas mocno pilnowaliśmy, pracowaliśmy na to, żeby właśnie ten wynik był, żeby nam się dobrze jeździło, żebyśmy mieli wszystko opanowane. Potwierdziło się też, że jeżeli Januszowi Kołodziejowi nie pójdzie w Grand Prix, następnego dnia jest po prostu nie do uchwycenia. No nie powiem, bo jest złość ogromna, no nie, na sam dzień na szczęście to się przejawia w takiej złości, a nie w jakiejś, nie wierzę w siebie i tak dalej, więc całe szczęście udało mi się chociaż tyle w tym roku ogarnąć i możemy jechać. Przed momentem była deklaracja w parkingu, czy zostajecie z leszczyńskim klubem na kolejny sezon? Tak, na pewno wszyscy się ogromnie cieszymy, że tak jest, bo się bardzo ze sobą dobrze czujemy i naprawdę to jest super drużyna. Szymon Szlaudrowak, młodzieżowy z Fogołu Nieleszno, jest złoty medal. No tak troszeczkę szkoda, że nie miałeś okazji, aby wyjechać na tor. Tak jest, zgadza się, mamy złoto. No nie miałem okazji w tym sezonie wyjechać na tor, ale bardzo się cieszę, że mogłem być częścią tej drużyny, bo to była naprawdę świetna drużyna, świetni zawodnicy, świetny klub, świetni trenerzy i jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem w tak doborowym towarzystwie być i jestem. Ale zanosi się, że w przyszłym roku będziesz mocniej zapracowany. Tak jest, no myślę, że tak będzie. Będę się bardzo starał, by udowodnić wszystkim, że potrafię jeździć i potrafię się ścigać i potrafię robić dobre wyniki, więc całą zimę naprawdę, na pewno będę bardzo mocno pracował, by tak się stało. Oddajmy też głos trenerowi tej żużlowej leszczyńskiej młodzieży, Romanowi Jankowskiemu. Trzeci raz z rzędu, jest to na pewno satysfakcja dla całego klubu, dla trenerów, dla prezesów, dla kibiców przede wszystkim, bo dla nich to wszystko robimy, żeby byli dumni, żeby mówili dobrze o klubie Unia Leszno. Liczyłem na bardziej wyrównany pojedynek dzisiaj, ale super zawody, bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Wynik dosyć wysoki, jak na mecz finałowy, ale daliśmy siebie 200% dzisiaj, także ten wynik jest super. Tak jak mówię, jechaliśmy do końca i chcieliśmy wyśrubować ten wynik jeszcze bardziej. Trener Roman Jankowski może być szczególnie dumny ze swoich wychowanków, młodzieżowców, Bartosza Smektały i Dominika Kubery. Dokładnie tak. Fajni chłopacy, piękny wynik zrobili jeszcze parę lat temu. Nie myślałem, że oni będą tak wspaniale jeździć. Szkoda, że Bartek kończy wiek juniora, ale na pewno sobie super poradzi w przyszłym roku jako senior. Bartek Lubsi rozmawiał też z prezydentem Leszna, Łukaszem Borowiakiem. Cały zespół pojechał w ogóle przez cały sezon cudownie. No coś niesamowitego, jedna przegrana z Gorzowem, jeden remis z Grudziądzem i wszystkie wygrane, rewelacja. To co chłopacy zrobili w tym sezonie to jest niewiarygodne, niesamowite, a to co dzisiaj widzieliśmy na stadionie imienia Alfreda Smoczyka, można powiedzieć, coś wspaniałego. Oddajmy też głos kibicom. Nie spodziewałem się takiego wyniku, myślałem, że będzie bardziej wyrównany mecz, ale w sumie dobrze, że był taki wynik, że poszedł świat. Cały sezon na to czekałyśmy i na szczęście się udało. No i co, za rok chyba to samo, nie? No, mamy nadzieję, że czwarty raz, będzie trudno, ale będziemy chyba robić wszystko, drużyna też będzie robić wszystko, żeby to powtórzyć. Kochamy naszą drużynę. Cała Polska nam zazdrości tego, że mamy tak wspaniałych zawodników, wspaniałych kibiców, wspaniałych sponsorów, wspaniałych działaczy, prezesów. Kochamy zawodników Unii Leszno za to, że oddali serce chłopcy. Spodziewaliście się, że już po 10 biegu ten finał się... Nie, proszę pana, myśleliśmy, że będzie ciężkim, a nasi chłopcy pokazali, że naprawdę jesteśmy najlepsi w Polsce. Rewelacja. To do kogo należy liga? Liga jest nasza! Liga do nas należy! Nie damy nikomu, nie damy nikomu, bo to się nam należy! Go!
Liga do nas należy! Nie damy nikomu, nikomu nie damy, bo to się nam należy! Janusz, pytanie jest jedno. Janusz, czy zostajesz 2020? To jest bardzo ważne pytanie. Muszę wam powiedzieć, że nie mam wyjścia. Muszę zostać z wami. A więc tak, prawda jest taka, że rok 2020, ale czy wy tego nie wiecie, to już było w tamtym roku wiadomo, że zostaje Buni Leszno. Jesteś Bykiem! Jesteś Bykiem! Jesteś Bykiem! Dzisiaj mieliśmy spotkanie takie w Parku Maszyn, zaraz po zakończeniu się zawodów i pan Józef Dworakowski powiedział, że wszystko, tak jak dzisiaj tu stoimy, rok wcześniej mieli, było obiecane, że zdobędziemy trzeci raz mistrza Polska, czy będziemy chcieli, ale co wyjdzie, to czas pokaże. I to się udało. I słuchajcie, w tym samym składzie będziemy walczyć czwarty sezon. Ze mną Janusz Kołodziej. Janusz, no w twoim wykonaniu to był naprawdę genialny sezon. Dziękujemy! Każdego z nas był fajny i bardzo dobry, więc nie możemy, broń Boże, na cokolwiek gdzieś tam narzekać. Naprawdę bardzo się staraliśmy cały rok, wszyscy. Mamy to fajne, że mamy tak fajny klub i takich fajnych zawodników, menadżerów, trenerów, toromistrzów, wszystko, że po prostu potrafimy się dogadać i to wszystko zgrać i w tym najważniejszym momencie po prostu zagrać tak samo, więc w tym roku kolejny raz potwierdziliśmy swoje możliwości i swoją moc. A dzisiaj możemy to przy okazji świętować i bardzo się z tego cieszymy. Spodziewałeś się, że już po 10 biegu utrzygną się losy tego finału? Nie, nie. Od samego rana właśnie bałem się, że będzie... No, bo tak naprawdę od rana nie wiedzieliśmy, na co możemy się spodziewać, co się będzie działo. I od rana tak naprawdę, że tak powiem, chodziły mrówki po brzuchu, czyli... Taki niepokój. No i co? No i zaczęliśmy zawody, no, co prawda nie od samego początku gdzieś tam było mega uderzenie, ale było, powiedzmy, były takie strzały nasze i tak dalej. Natomiast z każdym biegiem do przodu gdzieś tam bardziej się rozkręcaliśmy, bardziej my to się dopasowaliśmy i tak dalej, więc ten wynik był bardziej po naszej stronie, więc po 10 biegu można było powiedzieć, że już jesteśmy mistrzami, ale tak naprawdę chcieliśmy dokończyć te zawody i dopiero się cieszyć. Patrząc na was, naprawdę tworzycie fajny, zgrany team i to, co przed chwilą powiedziałeś, to, że zostajesz w Unii na przyszły sezon. I to, co Józef Dworakowski powiedział, potwierdźmy jeszcze raz, w takim samym składzie będziecie walczyć o czwarty tytuł mistrza Polski, tak? Tak, to jest przede wszystkim mega ważna informacja dla nas wszystkich, bo z jednej strony kibice mogą się cieszyć z tego, co będą widzieć w przyszłym roku, a z drugiej strony my, zawodnicy, też możemy się cieszyć, że będziemy w też takim niesamowitym, fajnym składzie. Dla nas najważniejsze jest to, że to nie chodzi tylko o nas, zawodników, tylko też o wszystkich ludzi, którzy dookoła nas są. To też jest mega ważne i po prostu no w takich klimatach i sytuacjach tylko chce się współpracować, jeździć, cieszyć wszystkim, także no takie po prostu no marzenie, więc ono się spełnia. A na tej złotej fecie w alejce prowadzącej do stadionu był z mikrofonem Bartek Klubś. Oczywiście bogata fotorelacja z tego wszystkiego, co działo się pod stadionem i na samym stadionie na portalu regionu sport.lk.pl. Złoto dla Fogo Unii Leszno, srebro dla drużyny Sparty Wrocław, brąz dla włókniarza Częstochowa, a to najsmutniejsze miejsce czwarte zajęła drużyna Falubazów Zielona Góra, choć wygrała wczoraj minimalnie 45-44 właśnie z włókniarzem Częstochowa. A jak podsumował ten sezon kapitan Falubazu Piotr Protasiewicz? No, myślę, że tak, końcówka nie była taka, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, ale sprawiedliwie to się tak skończyło, szczerze mówiąc. Oczywiście zaczynając od braku Nikiego, który się potłukł i kontuzja.
wyskoczy nam ze składu. My też później już tak jakoś nie jechaliśmy tak, jak uważam, miałem wrażenie tam końcówkę rundy zasadniczej. No i zbrakło drużyny, które w playoffach jechały, były od nas silniejsze. Owszem, stawialiśmy się, ale jakoś nie starczyło i zasłużenie są przed nami. A na plus, no, walczyliśmy o medale, a nie o utrzymanie, czyli jest progres zdecydowany i to jest jakby pozytyw i też się trzeba z tego cieszyć. Oczywiście skończyliśmy no, bez tam jakiegoś fajerwerków i gromy słyszymy, no ale z drugiej strony taki jest sport. No, daliśmy z siebie 100%, szczególnie dzisiaj. Dwa mecze w fazie playoff wygrane, no ale nie wystarczyło to, aby walczyć o medale, niestety. Czy gdyby w składzie do końca sezonu był Nicky Petersen, byłby też jakiś medal? No, trudno powiedzieć, czy Nicky sam by to coś pomógł. Na pewno by obraz drużyny się zmienił, ale generalnie w playoffach nie jechaliśmy jakoś świetnie. Ja też od tam myślę, że końcówki rundy zasadniczej zaczynałem łapać zadyszkę. Po tych dwóch upadkach gdzieś tam w tej Szwecji nie jechałem tak jak przynajmniej do tego momentu. Sprzętowo też cały czas walczyłem i nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje. Gdzieś tam ustawienia czeka mnie dużo, dużo pracy. Dużo zmian, które już gdzieś tam zaczynam pomału robić i w głowie sobie układać. Wiele się pozmienia, jeśli chodzi tutaj o przygotowania, o cały układ tutaj, który jest wokół mnie. No bo sobie nie wyobrażam, że tak będę się prezentował. Powinno się wiele zmienić. Zostawię to dla siebie, bo jestem jakby tutaj w fazie takich zmian, rozmów i tutaj to jest dla mnie informacja, jakieś tam decyzje. Z drugiej strony byłem jako zawodnik i sobie zdaję z tego sprawę w obecnej sytuacji. A drugiej linii, jeśli by tak to wszystko miało być i działało tak jak powinno, to 7, 6, 7, 8 punktów, a to jest to, czego się ode mnie oczekiwało. Kiedy wypada zawodnik, no to oczywiście sytuacja jest troszkę inna, ale no też mnie to nie zadowala. Ja zdaję sobie sprawę z sytuacji, jaka jest. Dla mnie nie ma problemu, czy ja będę doparowym, pod jakim numerem i w jakiej parze jechał. To jest decyzja i tutaj sprawa jasna i klarowna. Nie płaczę, nie mazam się. Ale z drugiej strony to nie jest to, co od siebie oczekuję. Jest zbyt długo w sporcie i zbyt ambitny jestem, aby tak kończyć swoją jazdę. Dlatego czeka mnie dużo pracy na wszystkich frontach pod kątem przyszłego roku, bo ja sobie nie wyobrażam, żebym tak te sezony odjeżdżał, które się zbliżają dla mnie. Ostatnio w niektórych portalach internetowych pojawiły się informacje, jakoby Piotr Protasiewicz miałby przenieść się do pierwszoligowej Polonii Bydgoszcz. Dziwię się, że takie coś jest gdzieś tam stawiane, gdzieś jako szum i nie wiadomo jaka informacja. Dziwię się też tym gdzieś tam sytuacjom, które się zaczynają gdzieś tam do mnie docierać. Owszem, ja oddzwaniałem do pana kanclerza, bo dzwonił do mnie, nie odebrałem telefonu, nie miałem takiej możliwości, oddzwoniłem, bo mnie zapraszał na turniej, który chyba 6 października tam jest. Niestety podziękowałem, bo w tym terminie jestem synem we Włoszech i technicznie jest to niemożliwe. Zaprosił mnie na kawę, jeśli będę, a że w Bydgoszczy jestem bardzo często, bo łączą mnie sprawy prywatne, jakieś tam inwestycyjne, no to siłą rzeczy tam jestem. Mam wielu przyjaciół, a mam swojego głównego sponsora i przyjaciela, dlatego tam to jest naturalna rzecz i przeżyłem tam połowę swojego życia, a dlatego tam często jestem, a ktoś coś, to ja nie mam pojęcia. Ja nie dzwoniłem do klubu z prośbą o kontrakt, także nie wiem, skąd to jest wyciągnięte, ale to świadczy jakby o poziomie dziennikarza polskiego, jeśli chodzi o żył. Jestem po rozmowie z prezesem i sprawa jest oczywista. Ja zostaję w Falubazie na rok 2020. I jeszcze członek tej brązowej ekipy z Częstochowy, Matej Zagar. Czy ma satysfakcję z tego medalu? Pewnie, że jest. No, o większe cele nie mogliśmy walczyć w tym meczu, ale no, o trzecie miejsce wygraliśmy, to bardzo cieszy. Jest postęp, był czwarte miejsce, teraz jest trzecie. Bardzo fajnie. A czy jego drużyna, mając sporą zaliczkę z pierwszego meczu na własnym torze do Zielonej Góry, jechała już praktycznie mając te medale w kieszeni? Szczerze, potem co się wydarzyło w Bydgoszczy, co każdy wie, to każdy, no tak powiem, no z pokorą podchodziliśmy dużo do tego meczu, bo no, ja też tutaj nigdy nie miałem jakichś rewelacyjnych występów, także trochę się obawiałem, ale dzisiaj byliśmy naprawdę fajną drużyną, pracowaliśmy jeden z drugim i to był skutek tego. Chodzi o to tylko medal, czy to jest punkt, czy nieważne co, chodzi kto wygra i kto nie. A tradycyjnie te materiały z Zielonej Góry otrzymaliśmy od kolegów zaprzyjaźnionego lubuskiego Radia Zachód. My oczywiście
się też. Zrewanżowaliśmy się materiałami po tym wczorajszym złotym dla Leszna finale na stadionie Smoczyka. Sobota to z kolei przedostatnie tegoroczne Grand Prix, tym razem na torze w Cardiff. Zdecydowanie najlepszy polski zawodnik w Cardiff, Bartosz Zmarzlik, turniej rozpoczął od jedynki. Zresztą w sumie w ten sobotni wieczór albo przyjeżdżał na linię mety jako trzeci, albo pierwszy. Rundę zasadniczą wygrał jednak jego jeden z najgroźniejszych rywali w drodze do złotego medalu indywidualnych mistrzostw świata, Emil Sajfudinow. Obaj przebrnęli przez półfinały i spotkali się w finale, gdzie pogodził ich Leon Madsen, który wygrał to ostatnie starcie. Drugi był Emil Sajfudinow, a trzeci Bartosz Zmarzlik, który mając 118 punktów prowadzi w klasyfikacji generalnej. 111 ma drugi Emil Sajfudinow, a 109 Leon Madsen. Pozostali biało-czerwoni startu w Cardiff nie mogą zaliczyć do udanych. Maciej Janowski zdobył 7 punktów i był 9. I jest z 80 punktami 6. Patryk Dudek dowiózł do mety 3 punkty i był 15. W sumie ma ich 75 i jest 7. Tylko jeden punkt zainkasował w Cardiff Janusz Kołodziej. Ma ich na swoim koncie 51 i w tej klasyfikacji generalnej jest 14. Ostatnie Grand Prix decydujące o tytule indywidualnego mistrza świata odbędzie się 5 października na toruńskiej motoarenie. A zdjęcia z tego Grand Prix znajdziecie Państwo na portalu regionu sport.lk.pl. Co przed nami? Już jutro w Szwecji ruszają finały tamtejszej Elitserien. Smederna Eskilstuna będzie walczyła z Dakarną Malila, czyli pojedynek braci Pawlickich. Rewanż już w środę, zatem bardzo szybko poznamy w tym tygodniu już drużynowego mistrza Szwecji. Przed nami też kolejna runda, ostatnia już SEK na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na prowadzenie Grigori Łaguta 34 punkty, drugi jest Niki Petersen 33, ale wiemy, że ten zawodnik jest kontuzjowany i już pod taśmą maszyny startowej w tym sezonie nie pojawi się. Trzecie miejsce Mikkel Michelsen 30 punktów, czwarte Kacper Woryna 29, piąte Bartosz Smektała też 29 punktów. Na miejscu 9 Jarosław Hampel 19 punktów. I 11 jest Paweł Przedpełski, 13 punktów. We francuskim La Montée-Landeron w sobotę finał drużynowych mistrzostw Europy juniorów. Przypomnijmy, w reprezentacji Polski jest Dominik Kubera, jest też Rawiczanin startujący we Włókniarzu Częstochowa Jakub Miśkowiak. W Tarnowie odbędzie się memoriał Krystiana Rempały. Wystartuje m.in. Janusz Kołodziej, Daniel Kaczmarek i Sebastian Niedźwiedź. A w Gnieźnie turniej pożegnalny Krzysztofa Jabłońskiego. Tu na liście startowej widnieją m.in. Emil Sajfudinow, Przemysław Pawlicki i Piotr Protasiewicz. Wiemy też, kiedy odbędzie się ten zaległy złoty kask, 11 października, zatem jeszcze sporo czasu do tego. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Żużlowych emocji fanom czarnego sportu dostarcza wyłączny sponsor magazynu żużlowego, dealer samochodów Peugeot, firma B&B. W B&B czeka pełna gama samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis, najwyższej jakości usługi blacharskie i lakiernicze dla wszystkich marek. B&B. Zapraszamy do salonu i serwisu w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 oraz do serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama.